Hej, witam Was serdecznie z tej strony Hala. Słuchajcie, dzisiaj pod lupą ten oto czołg, ciężki amerykański, poziom 7, T-29. Jest to pierwszy czołg z tych takich z prawdziwego zdarzenia posiadających niezniszczalną wieżę. Także słuchajcie, będzie tutaj sporo do omówienia, ponieważ pancerz tego czołgu jest bardzo zróżnicowany. Nawet nie wiem, szczerze mówiąc, od czego zacząć. Może zrobimy tak, że nietypowo zacznę od góry, czyli od wieży tego czołgu. Po pierwsze, najważniejszą zaletą i cechą jego jest ta osłona działa, która ma zgodnie tutaj z podaną wartością 279 mm grubości, dokładnie mniej więcej w tym miejscu. Jak spojrzycie pod kątem, to ona obejmuje tutaj troszeczkę tą wieżę i z boku ma około 101 mm. Jeżeli pojedziemy dalej, to nie myślcie sobie, że wieża jest słaba, mianowicie cały przód tej wieży tutaj, czyli tej wieży właściwej, tak jakby, to jest około 178 mm. Także tutaj nic Wam niestety nie wejdzie. Czasami udaje się wbić tutaj, ale jest to loteria, bardzo, bardzo rzadko to się Wam uda. Jeżeli chodzi o bok wieży, to jest tutaj 127 mm, tutaj praktycznie na całej powierzchni i w tym miejscu, gdzie teraz pokazuję myszką, również. Jeżeli interesuje Was, jaki jest pancerz tych tak zwanych uszu, bo to tak się żartobliwie nazywa, to słuchajcie, jest tutaj około 75 mm, ale jest to chyba tak zwany martwy punkt, nic tutaj nie wchodzi za bardzo, to znaczy pocisk jak najbardziej wchodzi, jest przebicie, natomiast nie bardzo przekłada się to na obrażenia, chyba że oczywiście strzelamy pod jakimś kątem tak z boku, to wtedy jak najbardziej. Najsłabszym miejscem, jedynym naszym właściwie celem, jeżeli ten czołg pokazuje wieżę, jest wieżyczka obserwacyjna dowódcy. Tutaj pancerz jest również zróżnicowany. Ta podstawa, którą teraz zaznaczam myszką, to jest około 127 mm, czyli całkiem nieźle. I tutaj ta pokrywa jakieś 102 mm. Natomiast te szczeliny obserwacyjne, peryskopy, mają tylko 80 mm. Jeżeli właśnie macie cel taki, że tylko w wieżę możecie strzelać, to nie macie praktycznie wyjścia i musicie pakować właśnie tutaj. W takich jednak sytuacjach, jeżeli macie możliwość, to radzę Wam wycofać się i sprowokować tego T-29, żeby wyjechał zza tej przeszkody, ponieważ jemu tylko o to chodzi, żeby wystawić tą wieżę i praktycznie bezkarnie wtedy może Was eksterminować. Jeżeli chodzi o tył wieży, to ma około 100 mm, 100-102 mm i także ta wartość jest tutaj, na dole. Kadłub już jest o wiele prostszy. Tutaj mamy około 102 mm. Słabym punktem jest osłona tego działa, jednak w samym środku ma ona również około 102 mm. Natomiast właśnie z boku tutaj, jak walicie, to ma około 70. Także jak najbardziej polecam strzelanie. Jeżeli ten czołg jest skontowany i nie możecie za bardzo oddać strzał tutaj, to spokojnie możecie walić w to miejsce. Najsłabszym punktem, jeżeli czołg frontalnie się do Was ustawi, jest dolna ta płyta, ma ona tylko 70 mm i wszystko tutaj powinno wchodzić, ale pamiętajcie o tym, że czym bliżej jesteście, tym mniejsze szanse macie na przebicie dolnej płyty, a większe szanse na przebicie górnej płyty. Bok mamy podane 76 mm, nie do końca tak jest, mianowicie 76 mm rzeczywiście jest do połowy tego kadłuba. Natomiast druga połowa kadłuba, ta z tyłu, ma tylko około 50 mm, zresztą tak jak z tyłu, 50-51 mm. Także jeżeli macie ten czołg z boku, to strzelacie tutaj, w tą tylną część kadłuba. No i wiadomo, że tutaj mamy zbiorniki z paliwem, czyli bardzo, bardzo fajna sprawa. Pewnym słabym punktem tego czołgu również są te tutaj wypustki razem z peryskopami. Same te blachy, osłony czy cokolwiek to jest ma około 70 mm, natomiast peryskopy bardzo łatwo jest uszkodzić, jakieś 30 mm tutaj jest. Czołg ma dosyć szerokie gąsienice,
i często można nim ustawiać typowego sidescrapa, czyli łapać zwłaszcza na to tylne kółko strzały za zero. Jednak nie przesadzajcie z tym kątowaniem, bo tak jak mówiłem, z tyłu jest 50 mm. Jeżeli ktoś robi wam sidescrapa i musicie strzelać, to również strzelajcie w tylną tą część kadłuba, o wiele łatwiej ją przebić. No i cóż, pancerz mamy chyba omówiony. Słuchajcie, zawsze prosicie mnie o jakąś tam bitwę. Niestety na chwilę obecną nie ma żadnej bitwy T29 na moim kanale, ale u góry macie link, gdzieś tutaj będzie, do kanału Sir Turoka, gdzie jest właśnie fajna bitwa czołgiem T29. Możecie tam sobie kliknąć i obejrzeć, także bardzo fajna sprawa. No cóż, zajmijmy się teraz działem. Działo jest jednym z głównych atutów tego czołgu. Słuchajcie, jak na siódmy poziom jest to bardzo fajne działo. Penetracja 198, o ile dobrze pamiętam, zaraz jeszcze sobie tutaj... 198, obrażenia 320, czyli bardzo fajne. No, celność mogła być lepsza, ale za to mamy 2-3 celowanie działa tylko, co jest super sprawą. Jak wiecie, Tygrys ze swojej 88 długiej ma 2,9, co jest naprawdę pewnym dyskomfortem w porównaniu na przykład do tego działa. No i główna zaleta, opuszczanie działa o 10 stopni. Zwróćcie uwagę, że ten czołg jest bardzo wysoki. Wysoka sylwetka powoduje to, że może po prostu tą wieżę pokazywać i działo opuścić, nawet znajdując się na troszeczkę większych takich stromiznach jakby. Oczywiście technika gry czołgami, które pokazują wieżę, czyli tak zwane robienie tak zwanego hold down, czyli chowania kadłuba, jak najbardziej będzie tematem szkoły czołgisty. Nie wiem, kiedy to nastąpi, nie chcę szybko tutaj obiecywać, ale na pewno to wszystko, granie tego typu czołgami, będzie omówione bardzo dokładnie. Wychył działa w górę to 15 stopni. Nie jest to tragedia, aczkolwiek również nie rewelacja. Jeżeli zjeżdżacie z jakiegoś stromego wzniesienia, no to te 15 stopni może być za mało, żeby po prostu do przodu strzelać. Zwłaszcza jeżeli przeciwnik znajduje się gdzieś dalej. Pewną ciekawostką również jest koszt pestki. Słuchajcie, 12 zł za tą pestkę premium, to jest 4800 srebra. Bardzo, bardzo drogo to wychodzi, a penetracja wcale nie jest jakaś rewelacyjna. No, pocieszenie jest takie, że jeżeli wywala nas z siódmymi poziomami, to ta penetracja standardowa w zupełności nam wystarcza. Kolejną ciekawostką silnik. Otóż najlepszy silnik, słuchajcie, ma najmniej punktów HP, czyli coś za coś. Zyskujemy chyba, o ile się nie mylę, 720, tu mamy 800, czyli 80 koni zyskujemy. Za to ten silnik jest słabszy, o wiele łatwiej można go, nie wiem czy podpalić, zaraz zobaczymy. Ma 20%, a ten też, czyli nie jest łatwiej go podpalić, ale o wiele łatwiej uszkodzić. Jeszcze jeżeli chodzi o działo, typowe dla 105 obrażenia około 150 dla modułów i prędkość pocisku jakieś 1000 metrów, 950 metrów w tych granicach, czyli nie jest wcale tak źle. No jeszcze przypomniałem sobie, że nie omówiłem górnego pancerza, czyli to jest wiadomość dobra dla artylerzystów głównie. Na górze mamy około 38 mm, cała powierzchnia oraz pokrywy silnika również około 38 mm. Jeżeli chodzi o załogę, ja tutaj ten czołg specjalnie kupiłem tylko do prezentacji, dlatego mam załogę 50%, że tak powiem, ale mam tutaj w T32 i to jest praktycznie to samo, czyli najpierw żarówka, później, ja bardzo to lubię, czyli wyznaczony cel, 2 sekundy dłużej widzimy cel, który został wykryty, który sami oczywiście wykryjemy. Jest to bardzo fajne, czasami ratuje nam to. Te dodatkowe 2 sekundy decydują często, czy będziemy musieli strzelać w ciemno, czy też jeszcze będziemy widzieli cel. Dla kierowcy, słuchajcie, oczywiście hamowanie sprzęgłem, obracania nigdy za dużo, zwłaszcza w ciężkich czołgach. Bezpieczne magazynowanie. Mamy tutaj oczywiście 2 ładowniczych, zobaczcie, więc drugiemu możemy tam dawać na przykład naprawę spokojnie. Jeżeli ktoś ma zamiar bardzo, bardzo długo grać, to później może sobie wymienić na braterstwo broni i fajnie się to powinno z czołgiem zgrać. Jeżeli chodzi o moduły, wiem, że tutaj jest teraz T32, ale no nie będę specjalnie zakładał, chociaż możemy zobaczyć. No te wszystkie, które mógłbym teraz założyć, które mam już kupione, czyli stabilizator zakładamy, ulepszony system naprowadzania oraz mechanizm dosyłający
To jest taka święta trójca, która po prostu zawsze na czołgach działa. Czasami możemy zrezygnować jedynie z tego mechanizmu, na przykład w czołgach brytyjskich 8, 9 poziomu, gdzie to zawężanie kółeczka jest bardzo małe, chyba 1,7 albo 1,9. Tam sobie możemy spokojnie z tego systemu zrezygnować na rzecz na przykład wentylacji czy optyki. Jakie jest ogólnie zdanie moje o tym czołgu? Słuchajcie, wydaje mi się, że gdyby zebrać wszystkie czołgi ciężkie poziomu 7, to bardzo możliwe, że ten czołg byłby na miejscu pierwszym. Ponieważ jeżeli ktoś nauczy się dobrze wykorzystywać tą jego wieżę, czyli główny jego atut, no to jest w pewnych sytuacjach nieosiągalny dla przeciwnika. Jeżeli zamierzacie dłużej grać, naprawdę powinniście znaleźć miejsce na każdej mapce takie, w którym no, będziecie mogli pokazywać tą wieżę i chować wrażliwy katów. Chociaż nie myślcie sobie, że tutaj to jest jakiś papierek, sporo dział 6 poziomu będzie dingowało Wam od tego kadłuba. Jeżeli natomiast walczycie w zwarciu i prowadzicie T29, to starajcie się maksymalnie blisko podjechać do wroga. Wtedy on praktycznie nie ma żadnej możliwości manewru. Jeżeli dotkniecie go kadłubem, będzie mógł tylko strzelać w wieżę, czyli tu, gdzie jesteście praktycznie bezpieczni. Natomiast kąt podniesienia działa nie będzie mu umożliwiał strzelania właśnie w ten właz dowódcy. No to jest bardzo fajna metoda walki w zwarciu tym czołgiem. Jeżeli jakieś informacje tutaj były niejasne albo czegoś nie powiedziałem, to śmiało pytajcie w komentarzach. Ja będę albo odpowiadał w komentarzach, albo bezpośrednio pod filmem w opisie będą jakieś tam dodatkowe informacje. Także na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia.